Servus. Może Simki nie poznajecie, bo w takim wydaniu jej jeszcze nie widzieliście, ale po okolicy na pewno powinniście poznać, że jesteśmy przed domem Sary Sternik. A to oznacza, że jesteśmy też u Laury Kraft. I to właśnie u nich będziemy świętować Sylwestra. Jest środa po południe. Wmówmy sobie, że w tym roku tak wypada Sylwester u Simów. Ja chcę Sylwester wyjątkowy. Walczyliśmy w poprzednim odcinku o białe święta, więc będziemy mieć też biały Sylwester. Nieważne, że motyle latają. Proszę mi wywołać śnieg. Bardzo dziękuję. No dobrze. Panie już mają wybrane kiecuszki. August niestety ma tylko jeden strój, więc no ubierze się właśnie w niego. Jest 18. W zasadzie to można by już organizować imprezę. Laura, tylko wyjmij sobie te tosty. Ale najpierw właśnie urządź przyjęcie. Oczywiście, że nadal nie mamy tego moda, żeby móc zapraszać więcej simów na imprezy. Ani moda, ani nie naprawiłam pliku. Zaprosimy więc Ryśka niby wróżkę oraz... Czy ty nie znasz Jonatana? Znasz. Zaproś Jonatana. Jeśli nie przyjdzie w ten sposób, to mamy kogoś, kto jest z nim zaprzyjaźniony. No dobrze, wszyscy już zaproszeni. Szykuj się na zabawę o 20. Hucznie powitamy nowy rok. August sobie odespał, bo wstał dzisiaj dość wcześnie. Może już się też ubrać w swój melonik i kamizelkę. A Sara jak zje, to też weźmie prysznic, już będzie w swojej kiecuszce. Co to za Monika dziecina? Możemy ją przywitać, czemu nie? Będzie dodatkowym gościem. Trzeba uważać, żeby nie przyjechały bagiety i nie zatrzymały nam przyjęcia. Magiczny czas. Magiczny czas. Zaraz policja przyjedzie i będzie płacz. Więc nie będziemy włączać muzyki, będziemy się... Ktoś chyba coś stukł w kuchni. Ty, Genia, nasłuchuj, czy bagiety nie jadą. Już na pewno jadą, jest taki hałas. Już na pewno sąsiedzi zadzwonili. No, Sylwester pełną parą. Nie będziemy włączać muzyki, nie będziemy ryzykować, bo właśnie przez to przyjeżdża policja w Simsach. Bagiety jadą! Po prostu porobimy różne inne aktywności. Możemy spędzić na przykład Sylwester z dwójką. Jak w The Sims 4. Ale nie musimy. Ja widzę, że nasi goście już się zaczęli świetnie bawić i robić sobie dryneczki, wyciągać soczki z lodówki. August, schowaj te tosty, bo oni ich nie docenią. Może co najwyżej podać galaretkę, ale wątpię, że to coś da. Przyszedł i Rysiek. I przyszedł i Jonatan. No Jonatana to już bardzo dawno nie widzieliśmy. Impreza się zaczęła. Fantastycznie. No dobrze, bawmy się. Tę galaretkę to może jednak na blat, nie? No dobrze, co by można porobić? O Boże, jaki brzydki prysznic brudny. Co możemy porobić na tej wspaniałej imprezie? Poza lizaniem talerzy, Lauro. No, już się tam zaczął Sylwester z dwójką, widzę. Można się przyłączyć do niego. Nie ma miejsca dla Laury. Nie ma Sylwestra z dwójką. Sara to w ogóle by najchętniej pooglądała sobie kanał smakoszy, bo chce zdobyć punkt umiejętności. August? Rozumiem, że świętujemy Sylwestra. Narób hałasu. O! Jonatan też się dołączył, widzę. No dobrze, dobrze. Widzę, że się zresetowaliście. Chyba nie powinno tak być. Okej, skoro się zresetowaliście, to ja wam kupię jeszcze szampana, bo jak to tak Sylwester bez szampana? Proszę. Lauro, czyń honory. Na cześć Augusta wznieś toast. Wszyscy sobie wezmą kieliszaczek. Tylko randomka nie może sięgnąć. O, sięgnęła. Proszę wznieść jeszcze jeden toast. Tym razem na cześć Sary. W
Fantastycznie. O, Monika zaczęła robić hałas. Dobrze, dobrze. Jonatan? Jak to cześć? Przyszedł stary rok. Jonatan, przegapisz to. Czy on ma brwi takie jak... On ma identyczne brwi jak Święty Mikołaj. Czy Rysiek właśnie też... No dobrze, chodźmy się z nim przywitać. Ja widzę, że w ogóle ten śnieg pada i pada, ale no nie się nie utrzyma, bo jest za ciepło. Tamci znowu oglądają telewizję. Widzę, że z nowym... Widzę, że ze starym rokiem nie jest tak, że od razu się Simowie z nim zaprzyjaźniają. Mogą tylko go poznać. O! Jeszcze się nie starzejesz? Bo jeszcze nie jest północ, rozumiem. Poznałaś się z nim. Zanudziłaś go. Jeszcze August się może z nim poznać. Tamci się świetnie bawią na Sylwestrze z dwójką. Dobra zabawa. No mówię, że się świetnie bawią. Troszkę szampana, troszkę galaretki, troszkę telewizji i już po prostu wszyscy... Wszyscy zachwyceni. Sara jest trochę głodna, więc może iść po galareteczkę. Dobra, wszyscy niech idą jeść. A my sobie sami... O! Nie, jednak oglądają, dobra. Ale szaleństwo. O, aż śniegu zdążyło napadać. Okej, chyba się wszyscy zresetowali. O, ile poleciało od Lang Syne. I dzieciak sobie bawi się. Robi sobie taniec połamaniec, ale tylko przez krótki czas. Czy on winknął do nas? Niesamowite. I poszedł. No, świetna sprawa. Troszkę to wszystko się zbagowało, ale... Ale Sylwester był. Dobra, wchodźcie do środka, bo naprawdę śnieżyca się zrobiła. Sara, wyłączysz ten śnieg w środku lata. Boże Narodzenie w lipcu. Ja widzę, że tam dalej jest robiony hałas. Bardzo dobrze. Nie wszyscy są zachwyceni. Gratulacje, to było wspaniałe przyjęcie. Twoi goście bawili się znakomicie. Ostateczna ocena, dobra zabawa. No i to by było na tyle. Dramatycznie krótki odcinek o dramatycznie ważnym święcie. Widzimy się w nowym roku. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Dajcie mi subskrypcję, jeśli myślicie, że na nią zasługuję. I do usłyszenia. I szczęśliwego nowego roku!